Siema, dzisiaj sobie zagrałem w nowego Battle Royale'a. Super ludzi. Dlatego, że gra po prostu się nazywa Super People. Jest to troszkę inny Battle Royale od innych, ponieważ mamy tutaj crafting. Mamy coś takiego, że w gierce zbieramy blueprinty. Później tutaj możemy sobie swoją własną broń wycraftować. Żebyście zdrowie tych blueprintów trzeba. No i jak zdobędziemy blueprint, to jeszcze musimy dodatkowo wygrać gierkę, żeby go wynieść. Tak jakby. Tutaj mamy później chyba nasze skraftowane bronie. Tutaj mamy nasze materiały do craftingu. Mamy też coś takiego, że mamy taką skrzyneczkę na 5 slotów. Możemy sobie tutaj dodać różne itemy, takie jak dodatki do broni, backpack, armor i tak dalej, hełmy. Możemy sobie tutaj dodać, co oczywiście kosztuje pieniążki, które mamy w górnym prawym rogu, je zdobywamy in-game. Po prostu podczas gry znajdujemy je i tam chyba pod koniec gry też dostajemy dodatkowe. Później taką skrzyneczkę znajdujemy sobie in-game i otwieramy ją za 650 i bierzemy sobie te rzeczy, które tutaj włożyliśmy. Dodatkowo mamy, no wiadomo, skinki. Różne tutaj takie. Z ważnych informacji, no to gierka jest aktualnie w zamkniętej becie. Trzeba było się zapisać, żeby dostać kluczyk. Mamy kilka game modów, czyli mamy solo, duo, squad. To jest oczywiście z pierwszej osoby i z trzeciej osoby mamy tak samo solo, duo i składy. Także ja sobie polecę FPP, bo to jest moim zdaniem najlepszy tryb. Ja już grałem sobie tam z dwie gierki i widzimy się w gierce. Oczywiście, jako że to są super ludzie, to jeszcze mamy tutaj klasę, którą randomowo dostajemy na początku gry. Możemy sobie wybrać za 500 golda. Albo rolnąć na jakąś inną randomową za stówkę golda. Tutaj mamy oczywiście skilla, która ma dana postać. Czyli to jest Fog of War, czyli macie tak jakby smoka. Dodatkowy damage z różnych broni. No i jakieś tam dodatkowe perki. Wybieramy sobie. I tutaj mamy tak, tutaj jest trochę inaczej, bo tutaj już mamy strefę zaznaczoną od samego początku. W gierce jest od 40 do maksymalnie 50 graczy. No i tutaj mamy naszą strefę. Samolot leci tak. Tutaj możemy sobie jeszcze naszą skrzyneczkę zmienić, co tam chcemy. No i w sumie tyle. Pytanie, gdzie ja bym chciał polecieć. Kurde, ale strasznie mały kawałek mapy. A sobie może polecę gdzieś tutaj. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o grafikę, to ja mam oczywiście ustawienia na najniższe. Tylko mam pole widzenia daleko, po to po prostu, żeby jak najdalej widzieć, nie? Żeby mi tam jakieś dodatkowe krzeczory czy coś nie zasłaniały ludzi. Dobra, meczek się zaczyna za 5 sekund. Zaraz będziemy mieli animację odlatywania. Pyk. Animacja jest w ogóle nagrana chyba w 30 FPS-ach. Bo nie chodzi jakieś gigapłynnie. Ale jeżeli chodzi o gierkę, optymalizacja jest ok. No i oczywiście lecimy sobie. Markery mamy tutaj widoczne in-game, tak jak to bywa w tych nowszych Battle Royale'ach, już prawie w każdym, chyba tylko w PUBG nie ma czegoś takiego. No i jak to w Battle Royale'u bywa, po prostu sobie wyskakujemy. Przy pewnej wysokości otwiera nam się spadochron. No i sobie lecimy. Zium. Zacznijmy hamować, przyspieszać. O kurde, tu leci jakiś chłop. A, słabo mi wychodzi to latanie jeszcze tutaj. Dobra, czyli tu mamy chłopa. My sobie polecimy tutaj. Do domku. No i standardowy looting. Mamy itemki, przeładujemy sobie, pyk. Hełmik, o, blueprint jakiś. Dwójka scope. Klata. Raczej tyle. Tutaj później też pokażą się materiały, które będą potrzebne do craftingu. O, niebieska broń, zielona broń. Bandaże jakieś. Kurde, niewiele w tym domku jest, jak mam być szczery. Scrap metal. O, golda, tak jak mówiłem, golda podnosimy in-game. O, i tutaj mamy, tam jest podświetlone, mamy X-ray na materiał do craftingu. Bo te bronie, które zbierzemy, możemy sobie później je poulepszać. Pyk. Dobra, jeszcze nie mogę nic ulepszyć. Zobaczymy sobie ten domek jeszcze.
Dobra, dwójka wydaje się z kołu, że będzie git. Mamy kara, o. Fajnie. Ja tego potrzebuję. Tak. Teraz robimy alt 1. Pink. Robiliśmy sobie jakiś tam materiał, ale jeszcze czegoś potrzebujemy, żeby wykraftować z tego, co widzę. Tak więc poszukiwanie dalej materiałów. Tutaj mamy jakiś materiał, alt 1. Dobra, i jeszcze niczego nie mogę wykraftować. O, i teraz mogę sobie na przykład ulepszyć kara, nie? Alt 1 i ulepszamy sobie kara z szarego do zielonego. Dzięki czemu mamy większy weapon damage. Full auto, okej. Dobra, pytanie, gdzie ja bym chciał tutaj iść? To są jeszcze jakieś domki? Tak, nie bardzo. Mamy mapkę oczywiście. O, tutaj mam jeszcze jakieś rzeczy do craftingu dodatkowe. O. Dobra, czyli bierzemy to. A, ammo craftuje? Chyba tak. O, i możemy sobie zrobić zielonego kara, niebieskiego kara. Pyk. Dobra, mamy niebieskiego kara. No, jeszcze coś tu mamy? Tutaj. Pieniążki. Dobra, git. Że bronie mamy lekko ulepszone. Tam był chłop, kurde, nie wiem gdzie on jest. Tam jeszcze mamy jakiś materiał do craftingu. Gdzie tam przejdziemy? Tu mogę jakoś wejść w ogóle? Tu jest ammo. O, mam. I ulepszamy sobie armorek. Pyk, dobra. 20% damage reduction. Możemy sobie apteczki, tu jest ammo jakieś. Kolejny materiał do craftingu. Dobra, no to ja idę gdzieś kawałek dalej coś polutować. Ło, ale mnie chłop przestraszył, kurde. Skampiony sobie tutaj siedział. Na kucaka. Dwa razy scope, to raczej nie. Iron ore. Do craftingu. Jeszcze miał? Czy ja mogę jego golda podnieść? Chyba nie. Ammo sobie wezmę. Dobra, w sumie dwójka scope powinna być git. Do M-ki też. O, coś jedzie. Chyba. Coś jakby kurde jechało. O, tam jest, tam są jakieś chłopy. Idziemy na bitkę. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Tu mam jakieś materiały gdzieś do craftingu. Chciałbym po nie pójść. Mam nadzieję, że nikt nie kampi, bo za mało dostanę. Dobra, możemy sobie zrobić hełmik dwójka. Na razie tyle. Tu mamy coś jeszcze. Pyk. I hełmik trójka. Dobra, mamy hełm 3. O, mamy tablety. Jak użyjemy tabletki, to nam upgrade'uje umiejętności po prawej. Dobra, jeszcze. Ta postać jest akurat taka średnia, bo ona ma coś takiego, że... Dobra. Wolony hop, że pływa szybciej w wodzie. O, czwórka scopik. Dobra, chyba tyle na razie. Wydawało mi się, że słyszałem kogoś. Ale nie jestem pewny. Dobra, po co mi takie rzeczy?
mi jak mu zabalają. Ja tu coś miałem do zebrania? Co ja tu przyszedłem? Chyba nie. A mam, dobra. Tutaj mam. Tutaj mam apteczkę. Tutaj mamy crafting i sobie robimy backpack level 3. Dobra. Mamy 50 więcej kapa, pieniążki. Dobra, jak strefa? Jeszcze jestem w strefie. Survival bonus. Dobra, level upik. Odblokowałem skilla pod G. Czyli to jest taki jakby smoke. Taki duży. Nie wiem, czy ktoś stąd będzie szedł. To jest chyba ten chłop, którego zabiłem, który się tam strzelał. Dobra, muszę iść do strefy w każdym razie. Co nic się nie dzieje. Ja bym szedł tam na górę, bo to była dużo lepsza pozycja. O! Dymy, jakieś dymy. Pytanie gdzie? O, jest łap. O Jezu, ale to full auto poszło niefajnie. On się z kimś strzelał prawdopodobnie. O? Gdzieś od góry? No i mi się czegoś słyszałem. No, chyba mi się wydaje. Dobra, spadamy stąd. Do strefy trzeba iść. Tu jest ta skrzynka, gdzie dajemy sobie itemy na początku gry. Później za pieniążki możemy je wziąć. Kurde, ale ta mapa to jest taka. I dużo górek strasznie. Średnio mi to odpowiada. Jakieś dymy są. No, mam jakieś itemy do craftingu do wzięcia. O, alt 1. Dajemy GPS-a. A i tyle w sumie. Dobra. Gdzieś tam są chłopy jakieś. Ło, strefa. Nie mi ona bije. W sumie. Survival bonus. Homemade C4 acquired. Bro, oni się gdzieś tutaj strzelali. Prawdopodobnie. Tak, tam jest chłop. Nie wiem, czy on do mnie podbiega, czy nie.
Wróciłem kurde z widoku. No nie widzę chłopa. Jakieś inne. Dobra, ja się muszę uleczyć. Ja tu gdzieś skitram. Się uleczę na szybkości. Tamten pewnie do mnie będzie chciał podbiec. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, ja lecę po prostu do strefy, bo dosyć daleko mam. O jest chłop. Nie mam pojęcia skąd wiedział o mnie. Ale nie wyszło mu. No kurde, ale chłop miał itemy. Dobra, spadamy. Dobra, na pewno każdy mnie już słyszał. Ale nikogo nigdzie nie widzę. Gdzieś tu ktoś biega. Survival bonus. Co? Aha, nawet nie wiem skąd. Dobra, chłop kampił tam na górze. A problem takich gierek jest właśnie taki, że grają w to jakieś dzieciaki kampiące. Ale cóż, 9 miejsce. Jeszcze zobaczymy, czy na pewno on mnie zabił. No, jakiś drugi level wbiłem. A nie, chyba dostałem tego blueprinta i tak. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Czy to na pewno on mnie... Ta, ten chłop mnie zabił, no. Skara. Czy miał tego, legendarnego kara chłop. No i chłop sobie tak siedzi i kampi, nie? Jak jakiś dzieciak. Nienawidzę takich ludzi. O kurde. Ale mi czapy ściągnął. Dobra, to było na tyle. Do następnego.